Trzeba być uzdrowiskiem. Tak. Wypoczywać i się leczyć. No. Czyli nikt nie przyjedzie się leczyć. Powiem pani tak, fachowcy od fizyki jądrowej przedstawią nam milion dowodów naukowych na to, że przy elektrowni nie ma o mili rentgen większego promieniowania. Panie, ale gdzie pan się uczył fizyki? To pan wykładuje za bzdury teraz! Bzdury to Ja powiem państwu tak, i choćby oni nas, oni turystów, naszych rodaków przekonywali, że tak jest, to z tyłu głowy, ja powiem, w Polsce jest mnóstwo ludzi, którzy nadal boją się używać komórki, którzy nie używają kuchenek mikrofalowych i ci ludzie nie przyjadą pod elektrownię atomową. Dlaczego my mamy tracić tą klientelę? To są też nasi klienci po prostu. Ja ich szanuję i serdecznie zapraszam do Ustronia. Mi nie przeszkadzają ich fobie przed kuchenką mikrofalową. Powiem tak wprost. Natomiast wiem, że... Prosty przykład. Wiemy, jak nasze mamy są uczulone na płucie swoich malutkich dzieci. Dwie bakterie więcej w wodzie na metr sześcienny, alarm, nie wpuszczą dziecka. A tutaj świadomość ta, że ta woda chłodziła reaktor, chociaż badania mogą potwierdzić, że tam nic się z tą wodą nie stało, ale sama ta świadomość będzie odstraszająca. Ja przypomnę Kołobrzegowi, jaki wy mieliście stres rok temu, jak na waszej plaży znaleziono parę po prostu złomu sprzed 70 lat, nie wybuchów, łusek, pordzewiały, które nikomu nie zagrażały. Ale dlaczego Kołobrzeg wydał te grube miliony na ten batalion saperów, który to przez kilka miesięcy czyścił? Dlatego, że byliście przekonani, i słusznie, że przeciętna polska matka nie położy dziecka na plaży, dopóki nie będzie glejt, po poznańsku to jest papier, dokument, że ta plaża została przeczesana przez 3 bataliony saperów i tam nic nie ma już. Tak? O to chodziło, panie pośle, i tutaj dokładnie o ten strach przed czynnikiem psychologicznym. Ten sam czynnik psychologiczny odstraszy klientów spod elektrowni. Wie pan co? Mogę panu coś przeczytać? Ja proszę mi nie przekonywać, czy elektrownia szkodzi, czy nie. Dobrze, ale tak, czy elektrownia jest szkodliwa, czy nie, to każdy z nas ma swój własny pogląd, tak? Są badania niemieckie robione. Niech pan powie, czy w okolicach elektrowni atomowych maleje wzrost zachorowań na raka wśród dzieci? Nie mam pojęcia, po prostu nie zagłębiałem się w to. Właśnie, czemu pan się wypowiada, że nie ma tego? Drodzy państwo, ale ja podkreślam, ja szanuję tych... Proszę jeszcze pozwolić mi skończyć. Ja szanuję tych z państwa, którzy również się obawiają czynnika zdrowotnego. Ja to szanuję. Jeszcze mogę prosić. Ja myślę, że to nie było sensem spotkania, żeśmy się teraz na koniec, kiedy doszliśmy... Ale naród stanowi prawo, tak? Proszę panią, my jesteśmy w Ustroniu dzisiaj. Ja szanuję prawo, szanuję głos mieszkanki Gąsek. Natomiast dla nas najważniejsze było dzisiaj, jeśli pani pozwoli. Jeśli pani pozwoli, bardzo pani proszę. Proszę bardzo. Dlaczego my nie możemy się wypowiedzieć? Nie możemy się tutaj wypowiedzieć. Ja naprawdę nie chcę, żebyśmy dzisiaj toczyli dyskusji. Ale mogę coś powiedzieć? Toczyli dyskusji na temat elektrowni atomowej, szkodliwości. Czy zdrowa, czy powoduje zachorowania. Ja nie jestem specjalistą, ja nie będę z panią dyskutował. Kolega też nie jest specjalistą, nie ma temat wiedzy. Pani też nie jest specjalistą. Także ta dyskusja naprawdę będzie niepotrzebna. Dzisiaj, za chwileczkę. Obawiam się, że nie w pana wydaniu, bo to daleko jest poza kanonami. Da pan powiedzieć kobiecie, nie powie! Oczywiście, że mam powiedzieć. Ale dokończę, tak? Myśl. Bardzo proszę, żebyśmy nie ciągnęli dyskusji w stronę elektrowni atomowej. Tak? My rozmawiamy dzisiaj o lokalizacji. To nas głównie interesuje. Teraz bardzo proszę, niech pani powie. Chodzi o to, że mam tutaj opinię w ramach konsultacji transgranicznych dotyczących programu Polskiej Energetyki Jądrowej, to jest tłumaczenie. I chciałabym tylko przytoczyć, co PGE
po prostu stwierdza jak gdyby w swoich opracowaniach naukowych. I jest tutaj tak. Stwierdzono, że małe dawki promieniowania nie powodują negatywnych skutków zdrowotnych. Wręcz przeciwnie, większość wyników badań wskazuje na pozytywne działanie małych dawek promieniowania na organizmy żywe, w tym na człowieka. Wykazują działanie antynowotworowe. Strona 44, prognozy oddziaływane na środowisko. I tym po prostu, takimi prognozami jak gdyby czaruje nas PGE, także kłamstwami. Po prostu samymi kłamstwami. No nie wiem jak to... Ale widziała pani reakcję na moje zapytanie, czy zaprosimy PGE tutaj do nas. Ja wiem! Widziała pani reakcję? No i bardzo dobrze. Tak. Tego my nie będziemy się kierowali takimi opiniami, takimi zdaniami, bo są nieprawdziwe. Natomiast nie chcemy dyskutować na temat szkodliwości energetyki jądrowej, czy w ogóle budowania elektrowni. My ustaliliśmy dzisiaj, że nie chcemy elektrowni w Gdańskach, nie chcemy elektrowni nad Bałtykiem i to jest dla nas najważniejsze. To utwierdziło Radę Gminy, myślę, że utwierdziło pana wójta w tym, że...